Mateusz Smotr dla portalu MMORX z Damianem Grabowskim na drugiej gali Night of Champions w Paczkowie. Cześć Damian. Witam serdecznie. Dosyć dawno nie rozmawiałeś z nami, dlatego muszę poruszyć sprawy sprzed niecałego miesiąca. Odwołanie gali MMA, tak i twojej walki. Jak to zmieniło twoje plany? Wiesz co, no na pewno jakieś takie rozczarowanie lekkie, nawet nie lekkie, tylko duże. No ale od razu dostałem propozycję kolejnej walki w Rosji, więc po prostu pociągnąłem przygotowania dłużej. I szedłem tym samym torem, którym szedłem do MMA, tak. Różnica była tylko taka, że gdybym wystąpił w MMA, tak zrobiłem sobie tydzień przerwy. No teraz sobie tej przerwy po prostu nie zrobiłem, więc cały czas trenowałem. MMA tak nie upadło całkowicie, odsunęło się lekko w cień. Jak wyglądają twoje obecne stosunki z organizacją? Stosunki są takie, jakie były, czyli poprawne, a nawet dobre, bo jesteśmy kolegami z właścicielami organizacji, więc wywiązali się z tego, co powiedzieli, że zrekompensują nam po prostu przygotowania. Bynajmniej ze mną, nie wiem jak z innymi, mam nadzieję, że też. Także no, relacje są poprawne, bardzo dobre. Jeżeli kiedykolwiek w przyszłości byłaby gala MMA, tak, to ja jestem jak najbardziej na tak. Po odwołaniu tej walki Marcin Lewandowski z KSW wspominał, że rozmawiał z tobą, że to była taka bardzo przyjemna rozmowa w miłej atmosferze. Dostajesz także propozycję z profesjonalnej ligi MMA. Jak ocenisz tę propozycję? Wiesz co, Marcin rozmawiał ze mną przez telefon, a spotkałem się w cztery oczy z Maćkiem Kawulskim i no i rozmowa, tak jak wspomniałeś, była bardzo fajna, dżentelmeńska. Porozmawialiśmy sobie o planach, oni powiedzieli, znaczy Maciek powiedział o ich planach wobec mojej osoby, ja powiedziałem o swoich planach wobec mojej kariery i gdzieś tam może przyszłości związanej z KSW. No jednak na chwilę obecną te plany muszą zejść na troszeczkę dalszy plan, bo dla mnie priorytetem jest UFC i tam bym chciał walczyć. Za tydzień walczysz w Rosji z Kennym Garnerem. Opowiedz o przygotowaniach do tej walki, kiedy wylatujesz, jak się do tej walki przygotowywałeś? Wiesz co, bardzo ciężkie przygotowania, od 10 sierpnia zacząłem, dwa razy dziennie trening. Robiłem przygotowania cyklem takim, jak trenowaliśmy w AKA, czyli bardzo dużo sparingów, praktycznie codziennie walki sparingowe, dużo treningów wydolności. No ciężkie treningi, jestem zmęczony, na chwilę obecną od 10 dni, znaczy od 3 dni już łapię świeżość, nie robię treningów, zaleczam kontuzję, bo jestem trochę porozbijany. Co mogę powiedzieć, no chcę się zregenerować, żeby nabrać mocy, żeby nagrać głodu maty, bo nie ukrywam, że trenowałem chyba 14 tygodni, praktycznie non-stop, więc już jestem taki trochę zniesmaczony, już jestem zniechęcony tym MMA, już tą salą i wszystkim, więc no mówię, mam 10 dni na nabranie głodu, na złapanie świeżości, na zaleczenie kontuzji i wyjście, no i wygranie walki. Początkowo twój kontrakt miał obejmować 3 walki, 3 ekstra fajty, teraz pojawiła się walka o pas. Czy to zmieni jakoś twój kontrakt, jeżeli byś ten pas wygrał? Chodzi tutaj o kwestię zatrzymania cię w Rosji, a ewentualnej propozycji ze Stanów. Jeżeli wygram, no to wtedy będziemy o tym rozmawiali. Na razie jeszcze jestem przed walką i nie chcę nic mówić, żeby nie zapeszać, albo nie być gołosłowny, że coś powiem, a później tego nie spełnię. Więc porozmawiamy o tym może po walce. Właśnie wielu zawodników nie lubi spekulować tego, co będzie po walce, no ale muszę cię zapytać o to, bo gdy wygrasz ten pas, prawdopodobnie zostałbyś zestawiony z Marcinem Tyburą. Jak zapatrujesz się na taki bratobójczy nazywany pojedynek? No wiesz co, Marcin Tybura mówił o tej walce już po swoim zwycięstwie, a ja jestem przed walką, więc jak będzie po walce i wygram tą walkę, to wtedy będę o tym mówił. Okej, tak się umówmy. Na chwilę obecną mogę powiedzieć, że jak M1 Global daje mi zawodnika, no to ja z tym zawodnikiem muszę walczyć. Wszystko. Powiedz o tym, jak oceniasz w ogóle ekspansję UFC na Polskę, na Europę. Wielokrotnie wspominałeś o tym, że w 2014 roku planujesz pójść do UFC, że takie były plany, taki był zarys, że to takie ukonorowanie twojej kariery. Jak to będzie wyglądało? Wiesz co, no plany, to ciężko powiedzieć o planach, bo to nie zależy ode mnie, tak? Ja mogę chcieć bardzo i gdzieś tam czynić jakieś starania. Muszę wygrać te dwie walki, może nie muszę, bardzo chciałbym wygrać te dwie walki, bo wiadomo, nic nie muszę. Jestem zawodnikiem i różnie może być, każda walka jest ciężka, tym bardziej o najwyższe stawki, tym bardziej z zawodnikiem z tak dobrego klubu, jakim jest American Top Team. Chciałbym wygrać walki. Jak wygram te walki, chciałbym pójść do UFC, więc wtedy będę rozmawiał z UFC, czy tam moi menadżerowie będą rozmawiać i jeżeli wygram walki, to zrobię wszystko, żeby w tym UFC się znaleźć, żeby, tak jak wspomniałeś, to była taka wisienka na torcie i ukoronowanie mojej kariery. Szczególnie, że zapowiedziano organizację gali w Polsce. Chciałbyś znaleźć się na tej gali? Zresztą jak najbardziej, no wiesz, przynajmniej nie trzeba było latać tymi samolotami, nie byłoby zmiany czasu, także jak dla mnie super. Znajdujemy się na gali Night of Champions 2, gdzie walczył twój podopieczny Roman Baldy. Chciałbym, żebyś ocenił jego występ, jego wygraną, a także dwie walki twoich innych podopiecznych, które odbyły się na profesjonalnej lidze.
Wiesz co, Romek jest pracowitym zawodnikiem i w sumie trenuje od początku tych przygotowań razem ze mną, bo 10 sierpnia pojechaliśmy razem na obóz do Czerwonego Smoka w Pogorzelicy i tam ciężko pracował. No był na każdym treningu, on praktycznie nie odpuszcza, mimo że jest zmęczony, że coś mu wypadło, przyjeżdża, robi trening, albo jak go raz nie ma, no to sobie gdzieś tam odrabia ten trening w innym terminie. No zrobił to, co miał zrobić, przewrócić i wyciągnąć balachę. On akurat w parterze się bardzo dobrze czuje, jest silny jak na swoją wagę. Bo mówię, trenuję z cięższymi od siebie i też siłowo ich przewyższa, więc ja byłem spokojny. Wiedziałem, że jak już znajdą się w parterze, no to jest kwestia czasu, żeby tą walkę wygrał. Adam i Szymon? Jeżeli chodzi o Adama i o Szymona, no to mówię, cieszę się, że pokazali charakter i dotrwali do końca walk swoich. Golonkiewicz bardzo dobra walka, wykonywał plan taktyczny, no jednak zawodnik postawił poprzeczkę bardzo wysoko, był po prostu od niego lepszy na tym etapie i być może Adam za kilka lat, jak będzie starszym zawodnikiem, bardziej doświadczonym i lepszym, mógłby się zmierzyć z nim ponownie. Na chwilę obecną no widać było, że doświadczenie Zielińskiego po prostu i umiejętności stójkowe, dobra taktyka zresztą ułożona przez jego trenerów, zaważyło o zwycięstwie. No Szymon myślałem, że wygra w pierwszej rundzie, miał zresztą okazję, mógł udusić swojego przeciwnika, ale niestety strzeliło mu kolano i później już ani nie mógł walczyć w stójce, ani nie mógł walczyć w parterze. Myślę, że myślał o tej kontuzji i po prostu chciał przetrwać do końca walki. Mówiłeś, że podczas tych przygotowań masz już dosyć MMA, jednak zapowiedziałeś swój wylot razem z Michałem i z Danielem do AKA. Możesz powiedzieć więcej o tym wylocie? Wiesz co, nie mogę nic powiedzieć, bo tak naprawdę nawet nie wiem, w jakim terminie lecimy. Powiedziałem Michałowi i tutaj Danielowi, że polecę z nimi albo do nich dolecę, bo jak stoczę tą walkę i jak Bóg da wygrać to i nie mieć żadnej kontuzji, to stoczę kolejną walkę na profesjonalnej lidze MMA, a później chciałbym sobie zrobić przynajmniej 3 tygodnie przerwy, bo tak jak mówię, jestem już taki zniesmaczony, zniechęcony trochę treningami. Zmęczony, chcę sobie odpocząć. Nie? Wiele osób, oglądając swoje wywiady, mówiło, że udzielasz takich bardzo płynnych wypowiedzi, elokwentnych i sugerowało ci, czy też przepowiadało, karierę komentatorską. Masz już taki występ za sobą. Jak wrażenia z tego doświadczenia? No na pewno są to emocje. Cieszę się, że kolejne emocje związane z oktagonem i z MMA, bo już przeżywałem te emocje z każdej strony, od strony zawodniczej, od strony trenerskiej, od strony sędziego i teraz po prostu siedziałem sobie przy tym oktagonie i komentowałem, więc też jest fajna adrenalina. No cieszę się, że jestem w świecie MMA i cieszę się, że organizatorzy gali mnie zapraszają do, czy to do sędziowania, czy mogę jechać z moimi zawodnikami jako trener, czy właśnie teraz do komentowania. Tu zostałem trochę podstawiony przed faktem dokonanym, bo przyjechałem na galę z zawodnikami i pan Janisz powiedział, że komentujesz ze mną. Nie śmiałem się sprzeciwić ze względu na szacunek do starszego kolegi i usiadłem, no było fajnie. Myślę, że nie było tak źle. O. Na przyszłość jak najbardziej jesteś otwarty na tego typu inicjatywy? No pewnie, jak tylko będzie jakaś fajna propozycja albo prośba, jeżeli któryś z tych dwóch naszych polskich wybitnych już komentatorów nie będzie mógł, to ja z chęcią go zastąpię. Z mojej strony to wszystko, jeżeli chciałbyś komuś podziękować lub kogoś pozdrowić, to proszę bardzo. Dziękuję za wywiad, dziękuję wszystkim sponsorom, dziękuję firmie Pitbull, dziękuję Arturowi, dziękuję Romkowi za pomoc w przygotowaniach. No i trzymajcie kciuki za tydzień, tak? Na pewno będzie dobra walka. Ja życzę ci ze swojej strony podboju Rosji i dziękuję za wywiad. Nie dziękuję.